Partnerem filmu jest Srebrna Mennica. Sklep przygotował promocję na złote jednouncjowe walory Krugerrand, wiedeński filharmonik i sztabka Heraus, które po wpisaniu kodu Moneciarz SM można nabyć z rabatem 50 zł oraz darmową wysyłką. Niedawno Europejski Urząd Statystyczny Eurostat podał dane odnośnie wrześniowej inflacji w Unii Europejskiej oraz w strefie euro. Trzeba jednak pamiętać, że Eurostat podaje tzw. inflację HICP, której sposób obliczania i dobór koszyków różni się od podawanej przez polski Główny Urząd Statystyczny inflacji CPI. Więcej mówiłem o tym w filmie poświęconym inflacji, a więc zainteresowanych odeślę do jego obejrzenia. Link tradycyjnie w prawym górnym rogu. Wnioski są takie, że inflacja wszędzie sukcesywnie rośnie. Rekordzistami od wielu miesięcy są kraje bałtyckie, gdzie wzrost cen już na początku wakacji przekroczył poziom 20% i wciąż utrzymuje tak wysokie wartości. We wrześniu do krajów z 20% inflacją dołączyły jeszcze Węgry. Średnia inflacja HICP w całej Unii wyniosła we wrześniu 10,9%, natomiast w strefie euro 9,9%. Polska z wynikiem 15,7% znajduje się na niechlubnym 7. miejscu, choć wynik podawany przez Eurostat jest i tak niższy od wartości 17,2%, którą podał niedawno nasz GUS. Panuje powszechna moda na to, aby za tak wysoką inflację w Polsce obarczać działania naszego rządu oraz prezesa NBP Adama Glapińskiego. Szczególnie mocno dostaje się temu ostatniemu, tym bardziej, że on sam nagonkę na siebie bardzo ułatwia. A to daje się wciągnąć w rozmowy na temat podwyżek stóp procentowych na molo w Sopocie, innym razem daje popis nieskładnych wypowiedzi na swoich konferencjach prasowych, jeszcze innym cała Rada Polityki Pieniężnej ujawnia swój wewnętrzny konflikt i zaczyna prać brudy na łamach różnego rodzaju mediów. Sytuacja wcale nie jest jednak tak prosta, jakby mogło się wydawać na pierwszy rzut oka. Łatwo jest zwalać całą winę na przeciwników politycznych albo na prezesa NBP, który jest bardzo łatwym celem do ataków. Chcąc być jednak obiektywnym, należy na temat spojrzeć szerzej. W tym miejscu muszę wyraźnie zaznaczyć, że moim celem nie jest bronienie obecnego rządu i prezesa Glapińskiego. W ogólności ich działania oceniam negatywnie. Nigdy nie głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, bo uważam, że ich program oraz sposób jego realizacji szkodzą Polsce jako całości, a polskiej gospodarce w szczególności. Chcąc jednak przeanalizować jakiś problem ekonomiczny, warto wyzbyć się swoich sympatii politycznych i spojrzeć na temat w sposób jak najbardziej obiektywny, bez żadnych szkodliwych uprzedzeń. Całkiem niedawno głośne były słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który mówił o putinflacji, próbując rzucić całą winę za wzrost cen na wojnę, która wybuchła za naszą wschodnią granicą. Bardzo szybko pojawiły się rozsądne argumenty pokazujące, że przecież inflacja CPI w styczniu 2022 roku według oficjalnych danych GUS wyniosła 9,4%, a więc była wyraźnie wyższa od celu inflacyjnego NBP wynoszącego 2,5%. W styczniu 2022 roku nie było jeszcze żadnej wojny, więc mówienie o putinflacji jest sporym nadużyciem, a za pierwotny wzrost cen powinno się obarczać covidowe lockdowny i ograniczenia działalności przedsiębiorstw, którymi z taką łatwością szastał rząd przez 2 lata pandemii. Trudno nie przyznać racji tym argumentom, ale znów nic nie jest tutaj jednowymiarowe. Najrozsądniejsze podejście do pandemii i najmniejsze restrykcje w Europie widzieliśmy w Szwecji. Tam nikt nie zamykał hurtowo firm i nie ograniczał drastycznie ich działalności. Gospodarka ucierpiała więc znacznie mniej niż w innych krajach. Tymczasem wrześniowa inflacja HICP w Szwecji sięgnęła wartości 10,3%, czyli bardzo bliskiej średniej dla całej Unii i trochę wyższej niż w strefie euro. Jednocześnie jest to wartość zauważalnie wyższa niż inflacja np. w Hiszpanii i Francji, gdzie lockdowny były bardzo powszechne, długie i obejmujące wiele gałęzi gospodarki. Skoro już wspomnieliśmy o Francji, warto zatrzymać się na niej chwilę dłużej. We wrześniu był to kraj unijny z najmniejszą wartością inflacji HICP, która sięgała tam tylko 6,2%. Co było przyczyną tak dobrego wyniku na tle innych krajów? Tutaj odpowiedź wydaje się dość jasna. Francja w przeciwieństwie do Niemiec nie zdecydowała się na idiotyczną politykę energetyczną uzależniającą cały kraj od taniego gazu z Rosji. Francja nie zamykała swoich elektrowni atomowych i nie ogłosiła odejścia od atomu. Dzięki temu ma jedną z najlepszych sytuacji energetycznych na naszym kontynencie. W przeciwieństwie do Niemiec, które modlą się o łagodną zimę.
Już tylko te przykłady pokazują, że temat inflacji wcale nie jest prosty do przeanalizowania, a błędy popełnione przez dany kraj w jednej kwestii mogą być zneutralizowane poprzez właściwe działania w innym. O tym, że mocny wpływ na wysokość inflacji ma wojna na Ukrainie, może jednak świadczyć to, że jest ona wysoka we wszystkich krajach, które znajdują się stosunkowo blisko Rosji i Ukrainy. Tak jak już wspomnieliśmy, na podium inflacyjnym znajdują się kraje bałtyckie. Zaraz potem znajdujemy Węgry, Czechy, Polskę, Bułgarię, Słowację i Rumunię. Pomiędzy nie, jakimś dziwnym trafem, zaplątała się jeszcze Holandia, ale to nie zmienia naszych geograficznych wniosków. Tutaj znów mamy wiele czynników, z których dominującymi wydają się ceny energii, których wysokość jest potęgowana przez odpływ kapitału z rynków bliskich geograficznie Rosji. To powoduje dodatkowe osłabienie lokalnych walut. Widzieliśmy to doskonale w przypadku naszej złotówki. Dolar ostatnio pobił rekordy wszechczasów i przekroczył poziom 5 zł. A ponieważ surowce energetyczne kupuje się za dolary, mamy kolejny czynnik proinflacyjny. Cena ropy Brent spadła przecież we wrześniu do poziomów ze stycznia 2022 roku, a więc czasów sprzed wojny. Tyle, że cena wyrażona w dolarach, a dolar w styczniu potrafił kosztować poniżej 4 zł, natomiast obecnie dobija do 5 zł. Tylko z tego powodu musimy płacić za surowce 25% więcej. Warto tutaj nadmienić, że nawet obecność w strefie euro nie była czynnikiem chroniącym przed wysoką inflacją. Przecież cała trójka państw bałtyckich, która znajduje się na wrześniowym podium inflacyjnym, należy do strefy euro. Podobnie jest ze Słowacją, w której inflacja też była wysoka, choć już nie tak wysoka jak na Litwie, Łotwie i Estonii, czy nawet w Polsce. Płacenie w euro nie mogło chronić przed inflacją, bo przecież europejska waluta też ostatnio osłabiła się wobec dolara i to znacząco, bo w ciągu ostatniego roku o prawie 18%. Kraje strefy euro musiały więc płacić więcej za surowce, których ceny na rynkach notowane są w dolarach. Nie był to oczywiście jedyny czynnik, ale swój zauważalny wpływ na pewno miał. Skoro już mówimy o różnych czynnikach, to jednym z istotnych pozostaje bierność Europejskiego Banku Centralnego. W jego przypadku cel inflacyjny to 2%. Inflacja w strefie euro dochodzi już do 10%, a EBC przez długi czas nie reagował, gdy przekroczała ona ów cel i to wyraźnie. Do pierwszej podwyżki stóp po prawie 11-letniej przerwie doszło dopiero w lipcu 2022 roku i podwyżka wyniosła wtedy 50 punktów bazowych. Druga podwyżka wrześniowa była wyższa i wynosiła 75 punktów bazowych. Stopy nadal są jednak niskie, bo przecież EBC ruszał z poziomów ujemnych i dopiero od września wszystkie stopy są większe od zera. EBC jest w patowej sytuacji, bo z jednej strony powinien podwyższać stopy, ale to grozi niewypłacalnością krajów takich jak Grecja, Włochy, Hiszpania czy Portugalia. Z drugiej, jeśli pozostanie bierny, a amerykański Fed nadal będzie podwyższał stopy, będzie to prowadziło do dalszego umacniania się dolara względem euro. Nasza Rada Polityki Pieniężnej, choć mocno krytykowana, i tak rozpoczęła cykl podwyżek stóp procentowych znacznie wcześniej niż EBC i Fed. Wielokrotnie słyszałem jednak argument, że gdyby RPP zachowywała się właściwie i rozpoczęła podwyżki stóp procentowych znacznie wcześniej, obecna inflacja w Polsce byłaby niższa. Też byłem zwolennikiem szybszych podwyżek stóp i uważałem, że powinny one być zdecydowanie bliżej oficjalnej inflacji, nieważne czy HICP czy CPI. Tyle, że ten argument, choć z gruntu słuszny, trochę słabo się zestarzał. Niedługo po tym, jak prezes Glapiński opowiadał, że bardziej boi się deflacji niż inflacji i nie widzi sensu podwyższania stóp, za owe podwyżki zabrali się Czesi. Zaczęli to robić szybciej niż Polska i wspięli się na wyższy poziom niż my. Jak to się skończyło? Ano tak, że mają obecnie wyższą inflację niż Polska. Eurostat dla Czech podaje wartość 17,8%, a więc 2% wyżej niż w naszym kraju. Dodatkowo, gdy porównamy wrześniowe odczyty podawane przez lokalne instytucje, wynik Czech sięgający 18% jest wyższy niż 17,2% podawane przez polski GUS. Widać więc wyraźnie, że wcześniejszy ruch naszej Rady Polityki Pieniężnej wcale nie musiał bezpośrednio przełożyć się na lepsze wyniki, choć brak szybszych podwyżek ewidentnie był efektem słabości ich prognoz. Nie ulega wątpliwości, że na obecną wysoką inflację w Polsce wpłynęło wiele czynników. Swój istotny wkład miało rozdawnictwo PiS i związane z polityką tej partii szerokie programy socjalne. Swój wkład miały też zdecydowanie zbyt restrykcyjne lockdowny, zarówno w Polsce i na świecie, oraz związane z tym wysokie ceny prachtu morskiego. Do tego dołożyła się nieudolna polityka energetyczna. Nie bez znaczenia mogła też być spóźniona reakcja NBP i brak wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, a wisienką na torcie okazała się wojna na Ukrainie i związane z nią wysokie podwyżki cen surowców energetycznych.
Wysoka inflacja w Polsce to więc splot wielu czynników i całej masy niewłaściwych decyzji. Patrząc z perspektywy obecnego czasu, możemy sobie pomarzyć, w jak dobrym miejscu bylibyśmy teraz, gdyby rządzili nami odpowiedzialni, przewidujący i kompetentni ludzie. Wyobraźmy sobie, że od 2016 roku nie wkładamy 41 miliardów złotych rocznie w program 500+. Jak marzyć, to na całego, więc wyobraźmy sobie jeszcze, że rezygnujemy z 13 i 14 emerytury, a jednocześnie robimy cięcia w administracji państwowej. W efekcie, w ciągu każdego roku oszczędzamy około 50-60 miliardów złotych. Do teraz mamy więc oszczędności na poziomie wyraźnie przekraczającym 300 miliardów złotych. Równolegle sukcesywnie wkładamy te pieniądze w budowę elektrowni atomowej. Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego budowa takiej elektrowni w polskich warunkach powinna zamknąć się kwotą 105 miliardów złotych. Dość dobrze zgadza się to z ostatnimi inwestycjami tego typu w innych krajach. Przykładowo elektrownia jądrowa Hinkley Point w Wielkiej Brytanii ma kosztować około 120 miliardów złotych. Ponieważ budowa typowej elektrowni atomowej trwa od 5 do 10 lat, rozpoczynając pracę w 2016 roku, za cały program 500+, moglibyśmy już kończyć budowę dwóch elektrowni atomowych, a jeszcze zostałoby sporo środków na postawienie ładnych kilku elektrowni szczytowo-pompowych, które są świetnym magazynem energii dla bardzo niestabilnych źródeł, jakimi są elektrownie słoneczne i wiatrowe. Koszt największej polskiej elektrowni szczytowo-pompowej, która ma powstać na Dolnym Śląsku, jest szacowany na 4 miliardy złotych. Jakby tego było mało, na samym handlu uprawnieniami do emisji CO2, czyli tak zwanego systemu ETS, w latach 2013-2021 Polska zarobiła prawie 60 miliardów złotych. Te pieniądze już od lat powinny być inwestowane w rozbudowę i renowację naszego systemu energetycznego. Gdyby wszystko toczyło się tak jak należy, przy dwóch działających elektrowniach atomowych, kilku czy nawet kilkunastu nowych elektrowniach szczytowo-pompowych oraz rozpoczętych inwestycjach np. w energię geotermalną, która może być wydajnym źródłem na 40% powierzchni naszego kraju, zawirowania cenowe na światowym rynku energii byłyby dla nas znacznie mniej straszne. Znacznie tańszy prąd popłynąłby do wszystkich, w szczególności do najbiedniejszych, dla których pozbawienie dochodów z programu 500+ byłoby sporym uszczerbkiem budżetu domowego. Znacznie tańszy prąd to także większa konkurencyjność naszej gospodarki na arenie światowej, większe zyski polskich firm, a to daje większe dochody do budżetu państwa. Ech, naprawdę miło się marzyło. Rzeczywistość jest jednak taka, jaka jest. Nie wykonaliśmy prawie żadnego ruchu, jaki w ostatnich latach powinniśmy wykonać. Rozbuchaliśmy programy socjalne, notorycznie zwiększaliśmy zatrudnienie w administracji państwowej, zdusiliśmy gospodarkę lockdownami, a potem zasypaliśmy ją drukowanymi bez pokrycia pieniędzmi w postaci najróżniejszych tarcz osłonowych, komplikowaliśmy system podatkowy, utrudniając pracę przedsiębiorcom, wybraliśmy upolitycznioną Radę Polityki Pieniężnej, a na dodatek nieudolnie prowadziliśmy transformację energetyczną i nie inwestowaliśmy w lokalne, wydajne sposoby pozyskiwania energii. Skutkiem są kolejne coraz wyższe odczyty inflacji. Co więcej, nawet prognoza NBP pokazuje, że szczyt inflacji wciąż jeszcze przed nami, a niektóre niezależne prognozy mówią, że w 2023 roku to właśnie w Polsce inflacja będzie najwyższa w całej Europie. Odpowiadając na pytanie postawione w tytule dotyczące tego, czy prezes Glapiński jest winny wysokiej inflacji występującej ostatnio w Polsce. W ogólności nie, przecież w takich Czechach nie ma Glapińskiego, a na dodatek kraj ten wcześniej rozpoczął podnoszenie stóp procentowych i sprowadził je na wyższy poziom, a inflację ma jeszcze wyższą niż my. Prezes NBP nie ma wpływu na to, czy Rosja kogoś zaatakuje i nie jest winien szalejącym cenom frachtu morskiego, które dopiero teraz wracają do przedcovidowych poziomów. Z drugiej strony, czy prezes NBP mógłby robić więcej w celu zapewnienia nam lepszej polityki pieniężnej i kierować NBP bez nacisków politycznych? Na pewno mógłby. Pytanie, jak długo pozostałby wtedy tym prezesem. Poza tym, przecież Glapiński to stary druh Jarosława Kaczyńskiego jeszcze z czasów porozumienia Centrum. Liczenie na to, że nie będzie realizował zadań narzuconych przez prezesa prezesów, jest naiwne. Czy trzeba być wobec tego pesymistą? Ja nim nie jestem. Polacy to obrotny naród i dawali sobie radę w gorszych okolicznościach. Wydarzenia za naszą wschodnią granicą są pewnego rodzaju kubłem zimnej wody na głowie klasy rządzącej i jakieś światełko w tunelu zaczyna być widać. Jak mówi przysłowie, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Należy właściwie wykorzystać zaistniałe okoliczności, a przyszłość może być lepsza niż sądzimy. Trzeba jednak liczyć się z tym, że 2-3 najbliższe lata mogą być trudne. Jak jednak mawiał Warren Buffett, kryzysy są od tego, żeby pokazać, kto pływał bez majtek. Ufam więc, że to nie my okażemy się nudystami. Dziękuję Wam za uwagę i polecam się na przyszłość. Na zakończenie przypomnę o istnieniu dwóch dodatkowych kanałów komunikacji z moimi widzami, czyli kontem na Twitterze i kanale na Discordzie. Linki macie w opisie. Jeszcze raz dziękuję i do usłyszenia.
Partnerem filmu jest Srebrna Mennica. Sklep przygotował promocję na złote jednouncjowe walory Krugerrand, Wiedeński Filharmonik i Sztabka Heraus, które po wpisaniu kodu MONECIARZSM można nabyć z rabatem 50 zł oraz darmową wysyłką.